Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w miejscowości Bielawy pod Gniezdem, w Wielkopolsce oczywiście. Jesteśmy na plantacji rzepaku ozimego. Plantacja należy do pana Marka Kuszaka. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Proszę nam trochę opowiedzieć o tej plantacji. Kiedy została ona zasiana? Została zasiana 24 sierpnia w technice orkowej. W jednym dniu była wykonana orka oraz siew, aby wykorzystać warunki wilgotnościowe do schodów. Mamy tu zasianych 6 odmian z firmy Syngenta. Jest to Aganos i Glorietta między innymi oraz pozostałe odmiany testowe. Obsada 50 roślin na metr kwadratowy. Proszę nam powiedzieć trochę o odchwaszczaniu. Czym wykonał Pan zabieg, jeśli chodzi o chwasty dwuliścienne i kiedy? Odchwaszczanie było od razu bezpośrednio po siewie preparatem Colzor Trio. Przed plonem dla tej plantacji było przężyto, więc pewnie była potrzeba wykonania zabiegu na samosiewy. Czym ten zabieg Pan wykonał? Preparatem Zetrola. W jakiej fazie rzepaku? 4 liście. Panie Marku, proszę powiedzieć, jaki był przebieg pogody jesienią tutaj na tej plantacji? Jesienią warunki do rozwoju rzepaku mieliśmy bardzo dobre. Była ciepło i wilgotna. W związku z tym, że było ciepło, czy był tutaj problem ze szkodnikami, bo wiemy, że te nasiona były tutaj zaprawione, ale czy była konieczność wykonania dodatkowych zabiegów? W początkowej fazie rozwoju rzepaku zaprawa chroniła rzepak. Niestety czas zaprawy się skończył i musieliśmy wykonać zabieg insektycydowy. Był połączony z wykonaniem zabiegu na chwasty jednoliścienne. Panie Marku, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A teraz zapraszam na część wiosenną, jeśli chodzi o tą plantację. Porozmawiamy z ekspertem z firmy Syngenta, który opowie nam, co na tej plantacji należałoby zrobić i jak ona w tym momencie wygląda. Przejdźmy teraz do omówienia sytuacji na tym rzepaku, jeśli chodzi o wiosnę. Ze mną jest pan Jarosław Rawski z firmy Syngenta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Jarku, proszę nam powiedzieć, jak ten rzepak na dzisiaj wygląda? Jak go pan ocenia, jeśli chodzi o wejście w sezon wiosenny? Jeżeli chodzi o ten rzepak, to dzisiaj mamy 6 dzień wiosny. Widzimy, temperatura też już jest bardzo korzystna, bo jest powyżej 10 stopni dość znacznie. Mamy troszeczkę opóźnioną wiosnę w stosunku do zeszłego roku. No i tak jak patrząc na pierwszy rzut oka, ja już oceniłem ilość roślin na metrze kwadratowym po zimie jest w granicach 45-50 roślin na metrze kwadratowym. Czyli tak praktycznie jak rolnik zasiał, czyli ta obsada jest prawidłowa. Tutaj mamy, nie będzie problemu z tą obsadą. Jeżeli chodzi o stan rozwojowy rzepaku, patrząc na rośliny, one po obumarciu już starych liści jeszcze mają bardzo ładnie wykształconą rozetę liściową i widzimy tutaj już rzepak ruszył z wegetacją. Ta wegetacja ruszyła troszeczkę później, bo jeszcze nie obserwujemy wydłużenia pędu głównego. Natomiast przy tej temperaturze, wilgotności gleby, za chwilę to ruszy. I sądzę, że gro zabiegów, które będą wykonywane jako pierwsze w rzepaku, wykonamy je w przyszłym tygodniu, jeszcze przed świętami. Ponieważ jak wiemy, rzepak ma intensywny wzrost początkowy. On bardzo szybko przyrasta i fazy, które osiągniemy w przyszłym tygodniu, będą już tymi fazami, kiedy należy wykonywać zabiegi w rzepaku. Za nami stoi żółte naczynie. Proszę nam powiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o szkodniki na tej plantacji. Zrobiło się ciepło, pewnie będzie problem. Tak, żółte naczynie było wystawione, tutaj byłem we wtorek i praktycznie było bardzo chłodno. Nie spodziewaliśmy się szkodników, ale widzieliśmy, że temperatura będzie wzrastać. No i trzeba było te żółte naczynie wystawić. I dzisiaj, zanim zaczęliśmy nagrywać, zajrzałem do tego żółtego naczynia i już obserwujemy tam sporo chowaczy. Czyli już nalot chowacza jest. Jeżeli zostanie przekroczony próg szkodliwości, będzie trzeba koniecznie wykonać zabieg. I tutaj akurat na tym polu zaplanowaliśmy sobie wykonanie zabiegu preparatem Karatezeon, który ma tą dodatkową cechę, że można go stosować nawet jeżeli temperatura ulegnie obniżeniu, czyli w niższych temperaturach. Co dodatkowo, jest to mikrokapsuła, która lepiej pokrywa zwalczane szkodniki, jak i przylega lepiej na blaszcze liściowej i jest pobierana przez szkodniki i dzięki temu uzyskamy wysoką skuteczność zwalczania tych szkodników. A wiadomo, pierwszy szkodnik to jest chowacz brukwiaczek, potem mamy chowacza czterozębnego, które praktycznie występują bardzo blisko siebie. Następnym szkodnikiem, który będziemy tutaj zwalczać, no to będzie słodyszek rzepakowy i wtedy, jak teraz mamy żółte naczynie w postaci miski, albo przestawimy te żółte naczynie troszeczkę wyżej, albo zmienimy to na naczynie, które jest umieszczone na
pręcie, ponieważ diagnozowanie szkodników musi się odbywać na wysokości pędu kwiatostanowego, ponieważ największa jakby szkodliwość jest na tych organach. Oczywiście wiadomo, że z tych organów mamy plon i o nie musimy dbać. Panie Jarku, jeśli będziemy wykonywać zabieg przeciwko szkodnikom w terminie tak zwanym T1, co jeszcze wtedy powinniśmy zrobić na tej plantacji? Tak, żeby tutaj uświadomić naszym słuchaczom, T1 to jest początek formowania się łodygi i w tym momencie wykonujemy praktycznie dwie podstawowe czynności. To, co powiedzieliśmy, zwalczanie szkodników i drugi zabieg to jest zabieg regulacji i zwalczania chorób grzybowych. I na tej plantacji zaplanowany jest preparat Toprex w dawce 0,35 litra na hektar. Po tym terminie T1 przyjdzie czas oczywiście na następne zabiegi. Plantacja wygląda bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że warunki wiosenne pozwolą na dalszy dobry rozwój tej plantacji. Będziemy oczywiście to obserwować. Panie Jarku, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa oczywiście zachęcam do oglądania naszych filmów i zapraszam na naszą stronę po więcej informacji na temat nie tylko oziębień. Do zobaczenia.